Dużo więcej powinniśmy zresztą wobec pacjentów niecovidowych wychodzić do przodu, dawać im dużo więcej nadziei. Ludzie się przestali leczyć. Przestali leczyć się z powodu chorób przewlekłych. Dramatyczne. Ja apeluję za każdym razem i przy każdej możliwej sytuacji, żeby się przestali bać przychodzić do przychodni. Nasza przychodnia jest otwarta, ludzie o tym nie wiedzą. Są zaskoczeni, że tam ktoś w ogóle funkcjonuje. Myślą, że zdalnie z domu, pijąc kawę, prawda, leczymy ich poprzez e-recepty, e-skierowania i czy telefoniczne porady. Więc no, tutaj jest bardzo dużo tego typu rzeczy, które się na siebie nakładają. Potrzeba wyraźnie o tym mówić, trzeba wyraźnie to artykułować, żeby ludzie się przestali bać, mają prawo do tego, żeby się leczyć i musimy ich leczyć, także pacjentów niecovidowych, bo dług zdrowotny narasta dramatycznie.